Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która jest skutkiem tego, co zdarzyło się w sobotę, czyli konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Warszawie, a głównie naszym nowym propozycjom, nowej piątce PiS, nowej arenie programowej, jak to nazwaliśmy. I chcielibyśmy też lokalnie dobre wiadomości dla Polaków przekazać. W sobotę premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekazał nowe propozycje programowe naszej formacji na najbliższy czas, a nazwane zostały nową piątką PiS, piątką Kaczyńskiego. Tych propozycji jest pięć i dotyczą one spraw, które interesują Polaków, spraw, które interesują naszych mieszkańców. Przede wszystkim udoskonalamy, wprowadzamy nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o program 500+. Od 1 lipca program 500+ dla wszystkich dzieci, czyli od pierwszego dziecka, wszystkie rodziny będą mogły korzystać z tego programu. To rewolucyjne posunięcie, bardzo też kosztowne, ale dzięki właściwej polityce fiskalnej, dzięki temu, że stan budżetu jest dobry, możemy to rozwiązanie wprowadzić. Kolejnym rozwiązaniem jest pomoc emerytom, czyli ludziom starszym, słabszym, którzy już zakończyli aktywność zawodową. Będzie to 13. emerytura dla emerytów, 1100 zł dla każdego emeryta. Będzie ona wypłacana w okolicach maja, 1 maja, początków maja. Emeryci mogą liczyć na takowe wsparcie. Kolejnym rozwiązaniem jest rozwiązanie, z którego ja osobiście bardzo się cieszę, bo na spotkaniach z panem premierem przekazywałem ten problem. On bardzo dotyczy naszego powiatu, naszego regionu. Będzie to przywracanie połączeń lokalnych w ruchu osobowym, czyli powrót do dobrego funkcjonowania PKS-ów, powrót do wznowienia wielu połączeń, tak aby takie miejscowości, między innymi jak Naszczurek czy miejscowości powiatu tureckiego, nie były odcięte od świata. To będzie wprowadzane sukcesywnie, nie da się zrobić tego z dnia na dzień, ale to robimy i to jest też dowód na dalszą kontynuację naszej polityki zrównoważonego rozwoju. Rozwiązanie też bardzo ważne i istotne dla młodych ludzi. Młodzi ludzie podejmujący pracę do 26 roku życia zostaną zwolnieni z podatku PIT. Ten PIT-37 już nie będzie ich obowiązywał, nie będą płacić podatku. Zachęcamy tym sposobem młodych ludzi do podejmowania pracy tutaj w naszym kraju, no i zwiększamy w ten sposób ich wynagrodzenia. Kolejnym rozwiązaniem będzie to rozwiązanie skierowane do wszystkich pracujących, obniżenie kosztów pracy. Dzięki temu w portfelach wszystkich pracujących znajdą się dodatkowe pieniądze, dodatkowe środki. Wszystkie te propozycje są możliwe, bo podchodzimy do polityki, do naszej pracy bardzo rozsądnie i po kilku latach, jak dobrze sobie to policzyliśmy, okazało się, że stan budżetu jest dobry, jest nas na to stać i pokazujemy Polakom, poszczególnym grupom zawodowym, że chcemy ich wspierać.
Te propozycje skierowane są zarówno do ludzi młodych, wkraczających na rynek pracy, ale jak Państwo widzicie i do tych, którzy już swoją aktywność zawodową skończyli, a takie rozwiązania jak przywracanie połączeń w ruchu osobowym, czyli tak zwanych PKS-ów, będą przecież służyć wszystkim, czy te rozwiązania związane z obciążeniami podatkowymi dla osób fizycznych. Nasza polityka jest nakierowana na zrównoważony rozwój, ale proszę też zwrócić uwagę na to, że te pieniądze, które przeznaczymy nawet na te programy społeczne, nie trafiają na jakieś konta w bankach szwajcarskich, tylko z powrotem do obrotu tutaj w naszym kraju, do obrotu gospodarczego, i te programy nie są jedynie wydatkiem budżetu państwa, a są pewną inwestycją, która bardzo szybko się wraca, bo rośnie popyt wewnętrzny, pozytywnie to wpływa na handel, na usługi, na wszelaką działalność gospodarczą. Te pieniądze po prostu zostają tutaj. Wszystkie propozycje zostały przekazane na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w sobotę, w której miałem okazję i zaszczyt uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że idziemy w tym kierunku, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje swój program i ten zapowiedziany przed rokiem 2015. I ma ciągle nowe propozycje, wbrew temu, co niektórzy mówili, że pieniędzy na nic nie ma i nie będzie, czy były premier Tusk, który mówił, że znajdźcie mi takiego i pokażcie, gdzie te pieniądze są, to będziemy to realizować. No my znaleźliśmy te pieniądze, okazuje się, że można tak rządzić, aby nasze społeczeństwo mogło z tego korzystać. Te propozycje idą w parze przecież ze wcześniejszymi propozycjami, na przykład dotyczącymi naszego powiatu. Myślę tu o programie Kolej Plus, który będzie realizowany. Trwają prace w Ministerstwie Infrastruktury koncepcyjne nad tymi zadaniami. Trwają prace drogowe, jeśli chodzi o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i autostrad. Też dobra wiadomość dla Turku, dla naszego miasta, bo będzie przebudowa ulicy Uniejowskiej ze światłami koło, na ulicy Uniejowskiej koło Szkoły Muzycznej i dalej w kierunku Przykony. Będzie kompleksowy remont, jeśli nie w tym roku, to w przyszłym, drogi 83 w kierunku Sieradza od Turku. Będzie ścieżka rowerowa przy drodze krajowej biegnącej z Tuliszkowa do Turku, gdzie w Tuliszkowie też już jest duży remont. Dzisiaj też uczestniczyłem w naradzie Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zostały przekazane informacje, że środki na bezpieczeństwo przeciwpożarowe też każdego roku rosną, i to wielokrotnie ogromne kwoty i na Straż Państwową, i na Straże Ochotnicze są przeznaczane. Także jak Państwo widzą, pracujemy dla Polaków, pracujemy dla Polski. Przed nami rok wyborczy, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Parlamentu Krajowego. W takim roku politycy z reguły przekazują nowe propozycje programowe, składają obietnice. No, różnica polega tylko na tym, że Prawo i Sprawiedliwość z tych obietnic się wywiązuje, co udowodniliśmy przez te ponad 3 lata naszych rządów, i z tych obietnic już się wywiążemy, bo padły konkretne terminy, czyli jeżeli chodzi o 500+, na każde dziecko to jest 1 lipca, emerytura dodatkowa, ta 13, to jest 1 maja, będziemy też wprowadzać wszystkie te obniżenia podatków od osób fizycznych, i to też będzie ten rok, i podobnie z połączeniami PKS-u. Te dobre informacje
przywożę z konwencji, chcę się z nimi podzielić, mieszkańcami z naszego powiatu, z naszego okręgu, i stąd ta konferencja w takim szybkim trybie, ale to są dobre informacje i będą rzutowały na życie najpierw naszych mieszkańców, później samorządów i całego naszego regionu. Przypominam, że 500 plus to są miliony złotych dla każdej gminy, dystrybuują te środki przecież samorządy i te pieniądze tutaj przecież zostają. Tych pieniędzy nie brakło, jak zapowiadano. Dofinansowanie rodzin nie wpłynęło na jakieś unikanie pracy przez rodziców. Program bardzo trafiony, program, który się sprawdza, program, który sobie wszyscy chwalą. Mam nadzieję, że takich informacji dobrych będę miał dla mieszkańców jeszcze więcej, bo na konwencji też padły słowa, że jeszcze do wyborów w najbliższym czasie i do tych eurowyborów i do parlamentarnych pewne propozycje innego rodzaju będą przez rząd przekazane.